Zamiast cielesności. Masz tylko wirtualny obrazek, nie? A przecież ty sam to tłumaczyłeś. To jest właśnie... Mózg w brzuchu, prawda? Nie, no to jest jakby inna sprawa. Jak się zgina, to i na sprawa po prostu. Bo moja teza jest taka, że tak naprawdę my istniejemy, każdy z nas istnieje, kultura, kiedy się pojawiła kultura ludzka, wtedy człowiek zaczął istnieć wirtualnie. Kultura to jest po prostu istnienie wirtualne, po prostu my siebie definiujemy, określamy swoją tożsamość po prostu i w jaki sposób ją, że tak powiem, kreujemy poprzez znaczenia, które są nadane. Grzesiu, a zadam ci takie pytanie. Łatwiej ci jest wydawać realne pieniądze, czy z... A kto dzisiaj ma pieniądze po prostu realne? Ale... Dzisiaj nie ma pieniędzy realnych. Ale taki eksperyment psychologiczny zupełnie. Co jest łatwiej wydawać? Te, które masz na kupce... Ja nie mam nigdy na kupce pieniędzy, ja mam wszystkie pieniądze na kartę. Ale kiedyś miałeś. Nie pamiętam, miałem. Niemożliwe, no był taki czas, kiedy były tylko na kupce. Ale to ja nie miałem kupki. I tak chciałam powiedzieć, że tak, że ta dwójka moich znajomych tylko dlatego właśnie założyła właśnie konto na Facebooku, że właśnie ludzie tak mówią, że ta grusza, gdzie ludzie na nim działa, że w ogóle jak to możesz nie mieć konto na Facebooku i tak. I właśnie tylko dlatego. No bo coraz więcej... A pani, jak myśli, pani istnieje czy nie? Oczywiście, że istnieje. No i to ma wystarczy. Ma pani konto na Facebooku. Maciek, ty chciałeś coś powiedzieć? No chciałem coś powiedzieć. Jeżeli chodzi o to, co było wspomniane już dużo, dużo wcześniej, o obnażanie się na Facebooku, że ktoś całkowicie swoją prywatność pokazuje, wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest świadomy zalet i wad internetu i korzyści, jak i niekorzyści, które niesie internet, ta osoba nie obnaży się całkowicie w internecie i nie powie o sobie i nie pokaże wszystkiego, co w życiu doświadczyła i tak dalej. Jeżeli będzie chciała tylko cząstkę, to pokaże cząstkę. Natomiast jeżeli ktoś żyje tylko internetem i to, co powiedzą i zobaczą ludzie, to ta osoba wrzuci swoje różne zbliżowane fotki, to, co robiła na wakacjach, to, co robiła w akademiku podczas imprezy, cokolwiek. I no... To jest takie... Jeżeli ktoś jest świadomy tego, czym jest internet i co ze sobą niesie, no to będzie wiedział, co mówić, a co nie. Natomiast jeżeli ktoś, komu się wydaje, że internet to jest tak, że co z tego, że wszyscy będą wiedzieć, a jak się będę wstydzić po jakimś czasie, no to trudno. Nie czuję się tego tak mocno, tak samo jak się nie czuję wydawania pieniędzy. To polega, że jeżeli ktoś chce, to powie o sobie wszystko, a potem się tłumacz, a jak będą tylko konsekwencje, to jego sprawa. Miał wybór. Proszę, tutaj kolega. Mam takie pytanie, czy nie ma pani profesor wrażenia, że jeśli chodzi o teorię na temat nowych mediów, a Facebook jest zjawiskiem nowomedialnym, nastąpiła jakaś szalona inflacja, że powstaje mnóstwo teorii, interpretacji, opracowań, a jakby się zastanowić, czym jest ta aplikacja, no to dochodzimy do wniosku z Davidem Butlerem, że to jest tylko i wyłącznie narzędzie. On użył nawet takiej paralei, że komputer jest takim samym narzędziem jak koło garncarskie, czyli służy nam do tworzenia czegoś, osiągnięcia jakiegoś celu, prawda? I tak jakby się nad tym zastanowić, no to jest tylko kwestia umiejętności korzystania z tego i wyłącznie narzędzia. Szczególnie tak sama pani stwierdziła, że to jest dość proste narzędzie, taka zabawka, jakby wziąć zabawkę dla dziecka, która ma tam kilka przycisków, no to można ten interfejs zabawki dla dziecka porównać z interfejsem Facebooka, że on nam tam daje tę skończoną liczbę możliwości i możemy się no tak, tak bawić. Ale pytanie jest właśnie takie, jak ten dziennikarz zadał, no ale po co korzystać z tego, skoro możemy... No ale jakoś się lubimy lepiej... bawić zabawkami. No właśnie, bo po to, żeby ale te zabawki też płacimy, prawda? Tak. No, zabawki nie dostajemy. Ale my o tym nie wiemy wchodząc w tą grę. Możemy się tylko tak wyedukować, żeby umieć sobie samemu zbudować zabawkę, albo ją musimy kupić. Nie. I to jest chyba kwestia edukacji, że jeśli umiemy używać jakiegoś narzędzia, to użyjemy je zgodnie ze swoim celem, tak jak ja używam koła garncarskiego i wytoczę taki bazonik, jaki chcę. Albo wytoczę bardzo koślawy bazonik, prawda? Tak, jeśli nie umiem używać, albo nic nie wytoczę, bo w ogóle nie umiem toczyć. Jeżeli byśmy przyjęli, że ta teoria jest prawdziwa, że ta ideologia Facebooka to jest to, żebyśmy się zachowywali jak stado baranów, no to
bawimy się w taką zabawkę, która jest do tego skonstruowana. Klikajcie, jak najwięcej się da. No to... Ludzie zawsze się zabywają jak na dobaranu przecież, na boiskach. Nie, ale to, ja do pan, to co pan Krzysztof mówi, że mamy narzędzie, mamy zabawkę, ją kupujemy. I to jest cel, kiedy wiemy, do czego ona służy. Ale ta teza głównego krytyka właśnie, którego tu przytoczyłam, jest taka, że my tak naprawdę nie wiemy, że ona służy do zarabiania pieniędzy. To jest tylko kwestia, tak. Nie ma zabawy za darmo chyba. Nie ma zabawki, która by nie służyła do zarabiania pieniędzy. Ze dwa razy padło słowo ekshibicjonizm tutaj. Za każdym razem mi uderzyło to, że jakby to użyto go w sensie dosłownym, tak, pokazywanie jakichś... Pokazywania gościa. Więc gościu moim zdaniem jest taki metaforyczny sens ekshibicjonizmu, który jest większym problemem, że ludzie obnażają jakby swoją... na swoje sfery głębokie, tak? Jakby uczucia. Intelektualne uczucia jakby pozwalają na próbę wykreowania jakiegoś modelu własnej osoby, która potem jest przetwarzana gdzieś tam. To jest o wiele bardziej niebezpieczne, bo to, że ktoś pokaże się bez bielizny, no to jest pół biedy, tak? No to, a literatura po prostu światowa nie była nigdy ukazywaniem głębokich sfer. No ale poezja. Nie, ale Grzegorz, nie, ale ja, muzyka. Ja nie formułuję zarzutu, teraz Wojtek. Zgadza się, tutaj nie, się zupełnie z panem... Zgadzam, Michałem. Jakby jest kwestia taka, im bardziej... Skoro podzieliliśmy świat na jakby sztuczny i niesztuczny, to jest też między tymi światami chyba jakiś rodzaj przenikania. Na tej zasadzie, że jeżeli wprowadzono w historii jakąś maszynę, ta maszyna zmieniała człowieka. W momencie, kiedy wprowadzono maszyny do fabryk, zmieniano rzemieślników, proletariuszy. Jest też taki właśnie tutaj motyw zmiany też do naszego języka wchodzą pewne sformułowania z Facebooka. I na przykład ja miałem kiedyś takiego klienta, który musiał tutaj za barem, który musiał odpocząć po pracy na przykład i na odchodne sprawy był w stanie mocno zmęczonym, ale on powiedział mi, że lubi to i że nie chciałbym być wśród jego znajomych, nie? Ale ja nie miałem wrażenia, że on pyta jakby, znaczy właśnie ja nie miałem w ogóle tutaj określonego wrażenia na zasadzie, czy on rzeczywiście też był jego znajomym, czy jakiś jakby właśnie, bo już sam te sformułowania, które znam z Facebooka, bo mam swój profil. Także no jakoś mnie tak trochę z torów wykoleiły, nie? Czemu? Nie wiadomo, o jakiego znajomego chodzi, o co tu chodzi, nie? Właśnie, no, także mi się wydaje, że jest też aspekt właśnie przenikania, także tam powiedzmy maszyna, którą jest Facebook, też nas jakoś formuje, tak już tutaj wcześniej były te aspekty, że robimy zdjęcia i robimy zdjęcia na przykład pod kątem jakiegoś albumu na profilu, tak? Czyli że już myśląc poza rzeczywistością Facebooka, jakby tak. A kiedyś robiłem zdjęcie, żeby w każdej babci, nie? No ale zobaczysz, do rodzinnego albumu i gdzieś tam, tylko się zmienia. Ale rodzinny album, a to co się wyświetli na iluś tam, ja nie wiem tak dokładnie, no ale bardzo wielu ludzi to zobaczy. Tak, to była właśnie mowa o literaturze światowej i o Facebooku i o prywatności i o wstydzie, który może się wykazać gdzieś tam dalej, prawda? Ale proszę na przykład do piłkarzy. Ja ostatnio czytam Picha, który napisał straszną książkę, straszny paszkwil na Le Pen. No i teraz Le Pen, wielce jest taki ten, a potem za Boże, końcowóstwo. I jak ten Pich ma się czuć? Napisał książkę, milionowy nakład, prawda? I nie, milionowy na pewno, nie w Polsce nie wychodzą w takim nakładzie książki. Ale na pewno wpadnie w ręce jakiemuś czytelnikowi. Jak podał mi teraz w ręce, to zupełnie inaczej do tego podchodzę, niż chodziłabym do tego przed. Może Lepel przeczytał książkę Pilota i jeszcze... I po co Facebook? Szczerze wątpię, ale... Pilota zrobić, to po prostu napisał, to tak wtedy wyślał i tyle. A teraz się ma wstydzić. A teraz to ma po prostu głowę zdiazdrować i przepraszam, że napisałem. Ale biografistyka, ja tak nawiążę, jeszcze się zmieniła w Polsce, bo ta anglosaska rzeczywiście jest napakowana biografiami, które pokazują też ciemną stronę medalu i chyba książka Domosławskiego o Kapuścińskim trochę zmieniła rzeczywiście biografistykę w Polsce i ona się zmienia i to widać, postępuje. Chociaż w drugą stronę też postępuje, bo coraz mniej polscy publicyści nie wstydzą się, przestają się wstydzić jakby publikowania o swoich przyjaciołach, więc to jest też ciekawe, jak chociażby ostatnia książka o Wilczyńskim, którą Armata napisał. To jest jakby taka ku czci kolegi, który nagle gdzieś on się pojawił znikąd. Ale wracając do tego ekshibicjonizmu emocjonalnego, ja 100% tak potwierdzam,
na jakby też taką może polemikę, bo tutaj widzę wielkiego zwolennika Facebooka. Więc ja taką anegdotę sobie przypomniałam niedawno, kiedy ten ekshibicjonizm się pojawił. Opera w Nowym Jorku realizowała taki spektakl dotyczący Facebooka i zrobili kampanię promocyjną tego spektaklu w taki sposób, że osoba chodziła po mieście, jakaś osoba z tej opery, i przyczepiała ludziom spotkanym na ulicy: lubię to, lubię cię, podoba mi się to, na przykład jakiemuś Grajkowi tam ulicznemu, ładnie grasz, podoba mi się, przyjaciel, przyjaciel, like it, like it, like it. Więc to była taka prowokacja, ludzie się wzdrygiwali, ludzie byli nieświadomi jakby tych reakcji, tego co się właściwie w tej przestrzeni z nimi dzieje, więc ta wirtualna rzeczywistość, do której ja jakby znowu nawiązuję, jest jednak inna. Ta prowokacja w drugą stronę, ile łatwo nam przenieść jakby sferę emocjonalną, ten pryzmat do tego dyskursu jednak wirtualnego, o tyle w drugą stronę jest to utrudnione, co świetnie pokazali właśnie ludzie, którzy myślą tak trochę jeszcze szerzej, prawda? Tutaj nawiązuje się do Nowego Jorku. Nie, no bardzo, właśnie dokładnie pani to... Tylko ja bym czekała też na jakąś dyskusję. Mówiłam o tym, że Facebook jest właścicielem praw do zdjęć umieszczonych na nim. Wszystkich informacji. Chciałem zwrócić uwagę, że to jest pozytywna wiadomość. Bo gdyby się wrzucało zdjęcia do internetu, po prostu tak, że sobie gdzieś są, mogły być dowolno wykorzystywane przez kogokolwiek. Ale one to jest tak, być może jest tak, że... bo przyznam sobie właśnie, żeby Facebook miał interes w tym, żeby na przykład kogoś uśmieszyć.